Sąd będzie rozpatrywał sprawę o sygnaturze 2K120/10. Wzywa się wszystkich do wejścia na salę. Proszę wstać, sąd idzie. Proszę usiąść. Otwieram rozprawę przed Sądem Rejonowym w Koszalinie. Będzie rozpoznawana sprawa przeciwko Adamowi Wójcikowi o czyn z artykułu 155 i 160 paragraf 2 w związku z artykułem 2 w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego oraz przeciwko Michałowi Pawełkowi o czyn z artykułu 157 paragraf 1 i 155 i 160 paragraf 2 w związku z artykułem 2 w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego. Sąd sprawdzi obecność osób wezwanych na rozprawę. W sądzie stawili się oskarżony Adam Wójcik. Jestem. Obrońca Adama Wójcika. Adwokat Magdalena Majewska, pełnomocnictwo w aktach sprawy. Oskarżony Michał Pawełek. Jestem. Obrońca Michała Pawełka. Radca prawny Ewelina Nowak, pełnomocnictwo w aktach sprawy. Prokurator. Katarzyna Kowalska, jestem. Świadek Tomasz Olcha. Jestem. Świadek Anna Cebula. Jestem. Świadek Barbara Wójcik. Jestem. Świadek Karolina Sokołowska. Jestem. Świadek Andrzej Guzik. Sąd z urzędu stwierdza, iż zawiadomienie o terminie rozprawy wysłane na adres świadka Andrzeja Guzika zostało zwrócone przez pocztę z adnotacją, iż świadek przebywa za granicą. Brak jest możliwości ustalenia adresu. Proszę świadków o opuszczenie sali rozpraw. Proszę wstać. Proszę podać imię i nazwisko. Adam Wójcik. Imiona rodziców? Krzysztof i Maria. Nazwisko panieńskiej matki? Malinowska. Data i miejsce pana urodzenia? 15 września 1978 rok w Rzeszowie. Miejsce zamieszkania? W Rzeszowie na ulicy Zygmuntowskiej 7/5. Gdzie pan pracuje? Prowadzę mały sklepik osiedlowy. Pana stan cywilny? Żonaty. Posiada pan jakiś majątek? Posiadam dom jednorodzinny i samochód osobowy marki Peugeot 207. Czy oskarżony był już kiedyś karany? Nie, nigdy nie byłem. Czy oskarżony leczył się psychiatrycznie, neurologicznie lub odwykowo? Tak, odwykowo z alkoholizmu. Sąd z urzędu stwierdza, iż w aktach sprawy znajduje się opinia psychiatryczna co do możliwości udziału oskarżonego w rozprawie. Oskarżony może usiąść. Oskarżony Michał Pawełek, proszę wstać. Proszę podać imię i nazwisko. Michał Pawełek. Imiona rodziców? Mariusz i Halina. Nazwisko panieńskiej matki? Kala. Data pana urodzenia? 28 lutego 1980 roku. Miejsce zamieszkania? Gminie na ulicy Karmorskiej 13. Gdzie pan pracuje? Należę do wodnego pogotowia ratunkowego, jestem ratunkiem. Pana stan cywilny? Kawałek. Czy posiada pan jakiś majątek? Nie. Czy był pan już kiedyś karany? Nie. Czy oskarżony leczył się psychiatrycznie, neurologicznie lub odwykowo? Nie wiem, co sądzę. Dziękuję, oskarżony może usiąść. Czy któraś z osób obecnych tu na sali chciałaby złożyć jakiś wniosek przed otwarciem przewodu sądowego? Nie, wysoki sędzia. Nie, wysoki sędzia. Nie, wysoki sędzia. Otwieram przewód sądowy. Proszę prokuratora o odczytanie aktu oskarżenia. Oskarżam Adama Wójcika, syna Krzysztofa i Marii z domu Malinowska, urodzonego 15 września 1978 roku w Rzeszowie, obywatelstwa polskiego, o wykształceniu wyższym magisterskim, prowadzącego sklep spożywczy, posiadającego dom jednorodzinny i samochód osobowy, żonatego, niekaranego, o to, że dnia 26 lipca 2015 roku w miejscowości Mielno, pomimo ciążącego na nim obowiązku opieki nad małoletnimi córkami Kasią i Zosią, znajdując się pod wpływem alkoholu,
nie zapobiegł ich samodzielnemu wejściu do morza, mimo zawieszonej czerwonej flagi zabraniającej wejścia do wody, w następstwie czego małoletnie utonęły. To jest o przestępstwo z artykułu 160 paragraf 2 kodeksu karnego i artykułu 155 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego. Oskarżam Michała Pawełka, syna Mariusza i Haliny z domu Kawa, urodzonego 28 lutego 1980 roku w Kołobrzegu, obywatelstwa polskiego, o wykształceniu średnim, będącego ratownikiem wodnym, nieposiadającego majątku, kawalera, niekaranego. Oto, że dnia 26 lipca 2015 roku w miejscowości Mielno, poprzez uderzenie wiosłem w głowę Adama Wójcika, spowodował naruszenie czynności narządu ciała w postaci wstrząsu mózgu na czas powyżej 7 dni trwającym. To jest artykuł 157 paragraf 1 kodeksu karnego. Oskarżam Michała Pawełka również o to, że w czasie i miejscu opisanym jak w punkcie pierwszym, wykonując zawód ratownika, nie udzielił pomocy wbrew ciążącemu na nim szczególnemu obowiązkowi uratowania Kasi i Zosi Wójcik w położeniu grożącym bezpośredniemu niebezpieczeństwu utraty życia w sytuacji, gdy tonęły one w morzu, w następstwie czego małoletnie utonęły. To jest czyn z artykułu 160 paragraf 2 w związku z artykułem 2 kodeksu karnego i artykuł 155 w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego. Do sądu wpłynęła odpowiedź oskarżonego Adama Wójcika na akt oskarżenia wniesiony przez prokuratora rejonowego w Koszalinie zgodnie z prawem przysługującym oskarżonemu na podstawie artykułu 338 paragraf 2 Kodeksu Postępowania Karnego. Czy oskarżony zrozumiał treść aktu oskarżenia? Tak, Wysoki Sądzie, zrozumiałem. Czy oskarżony przyznaje się do winy? Nie, Wysoki Sądzie, nie przyznaje się. Pouczam oskarżonego o prawie do składania wyjaśnień oraz o prawie do odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania. Czy oskarżony zrozumiał treść pouczenia? Tak, zrozumiałem. Czy oskarżony będzie składał wyjaśnienia? Tak. W takim razie słucham. Co ma pan do powiedzenia? Z tego dnia, to jest 26 lipca, poszedłem z moimi córkami na plażę. Moja żona została w hotelu, ponieważ źle się czuła. A dziewczynki chciały ulepić zamek z piasku i pobawić się na plaży. No to poszedłem z nimi. One zaczęły się tam bawić i tak dalej. Na plaży spotkałem moich jeszcze starych kumpli, z którymi się bardzo dawno nie widziałem. To jest Tomka i Andrzeja. I zaczęliśmy trochę rozmawiać i troszkę się zagadaliśmy, jak to bywa. Po chwili zorientowałem się, że dziewczynek już nie ma. Szukałem ich, ale nigdzie ich nie widziałem na plaży. Zobaczyłem je dopiero w morzu. Nie radziły sobie wtedy z falami. Podbiegłem do łodzi, która była na brzegu, ale ratownik nie pozwolił mi jej wziąć, ponieważ krzyczał, że musi ratować jakąś dużą grupę w morzu. Kłóciłem się z nim, nie chciałem tak łatwo odstąpić od tej łodzi, ponieważ moje córki mogły zginąć. Później straciłem przytomność i więcej nie pamiętam. On uderzył mnie. Gdy się już ocknąłem, moje dziewczynki nie żyły. Dziękuję. Oddaję głos stronom. Dlaczego zauważył pan dziewczynki dopiero w momencie, kiedy się utopiły? Tak jak już mówiłem, spotkałem moich starych kumpli i trochę zagadaliśmy. Zeznań świadków wynika, że był pan pod wpływem alkoholu. Czy to prawda? Oj no, wypiliśmy kilka piw, może ze dwa na głowę. A na plaży był ratownik, który nie powinien pozwolić im wejść do wody. Twierdzi pan, że oskarżony Michał Pawełek nie upomniał pański sobie przed wejściem do morza? Uchylam to pytanie na podstawie artykułu 171 paragraf 4 jako pytanie sugerujące odpowiedź. No dobrze, a więc czy ratownik nie upomniał pańskich córek przed wejściem do wody? Na pewno tego nie zrobił. Moje dziewczynki od razu przybiegły do mnie się poskarżyć. Widział pan moment wejścia córek do wody? Nie, nie widziałem. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Udzielam głosu obrońcom. Zeznał pan, że został otrzymany przez Michała Pawełka przed próbą ratunku swoich dzieci? Tak, chciałem po nie popłynąć łódką, ale ten ratownik przeszkadzał mu. Pewnie upatrzył sobie tam jakąś ładną dziewczynę i dlatego to zrobił. Co to za ratownik, który pozwala zginąć dzieciom? A ja na pewno bym zdążył do nich podpłynąć. Czy w pana ocenie istniała możliwość uratowania pańskich córek, jak i zarówno 15-osobowej grupy? Tak, myślę, że po podpłynięciu najpierw do moich córek, a następnie od tej grupy zdołalibyśmy uratować wszystkich. Dziękuję, nie mam pytań. Czy myślał pan w momencie zdarzenia o tym, żeby po uratowaniu swoich dzieci zająć się ratowaniem 15-osobowej grupy? Priorytetem dla mnie były moje własne córki. Dziękuję, nie mam pytań. Dziękuję. Oskarżony Adam Wójcik może usiąść.
Do sądu wpłynęła odpowiedź oskarżonego Michała Pawełka na akt oskarżenia wniesiony przez prokuratora rejonowego w Koszalinie zgodnie z prawem przysługującym oskarżonemu na podstawie artykułu 338 paragraf 2 Kodeksu Postępowania Karnego. Czy oskarżony Michał Pawełek zrozumiał treść aktu oskarżenia? Tak, Wysoki Sądzie, zrozumiał. Czy oskarżony przyznaje się do winy? Wysoki Sądzie, przyznaje się tylko do tego, że uderzyłem tego człowieka. Nie miałem jednak takiego zamiaru, chciałem go odsunąć. Pouczam oskarżonego o prawie do składania wyjaśnień oraz o prawie do odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania. Czy oskarżony zrozumiał treść pouczenia? Tak, zrozumiałem. Czy oskarżony będzie składał wyjaśnienia? Tak, Wysoki Sądzie. W takim razie słucham, co ma pan do powiedzenia? Tego dnia sprawowałem nadzór nad kąpieliskiem morskim w Mielnie. Był to wierzchnie ziemi, występowały wysokie fale. Jako ratownik dostałem nakaz wywieszenia czerwonej flagi, która oznacza zakaz wchodzenia do wody. Zwracam uwagę tym dziewczynkom, że nie wolno wchodzić, ale one nie słuchały. Na plaży były ze swoim ojcem, przecież to on był ich opiekunem. Zacząłem rozglądać się w plaży, żeby skontrolować resztę obszaru i zwrócić uwagę ojcu. Nagle zobaczyłem, że dziewczyny, którym wcześniej ostrzegałem, toną. No ale bliżej brzegu znajdowała się łódź, na której było więcej osób. Zobaczyłem również, że ojciec dzieci próbuje odsumować jednostkę na łódź na brzegu. Wysoki Sądzie, nie było możliwe ratowanie obydwu grup tonących. Wiedziałem, że łódkę pełna osób dąży jeszcze ratować. Na pomoc dla tych dzieci było już za późno. Próbowałem to wyperswadować ojcu dzieci, ale on nie słuchał, był uparty. Chciałem go odepchnąć wiosłem. Wysoki Sądzie, bardzo mi przykro z powodu śmierci tych dziewczynek, ale to nie moja wina. Na plaży były swoim ojcem, przecież to był ich opiekunem. Ja uratowałem 15 osób. Dziękuję. Oddaję głos stronom. Dlaczego oskarżony nie próbował uratować obydwu tonących grup? Jestem doświadczonym ratownikiem. Wiedziałem, że nie zdołam uratować ich wszystkich. Na pomoc dla tych dzieci było już za późno. Tonęli wtedy wszyscy. Dlaczego oskarżony uderzył wiosłem w głowę oskarżonego Adama Wójcika? Tak jak mówiłem, nie chciałem go uderzyć. Przykro mi się, że to zauważyłem. Dziękuję. Nie mam więcej pytań. Czy obrona ma jakieś pytania do oskarżonego? Czy widział pan, że ojciec dzieci był wpływem alkoholu? Nie, zauważyłem to w trakcie kłótni. Czym kierował się pan przy podjęciu decyzji, której lubię pomóc? Kierowałem się dobrem znacznie większej liczby osób. Miałem do wyboru 15 tonących lub 2. Dziękuję, nie mam więcej pytań. W jaki sposób obliczył pan odległość pomiędzy dwoma punktami na otwartym morzu? No, od lat pracuję w tym zawodzie. Większe doświadczenia zdobyłem właśnie na tej plaży. Wydaje mi się, że było niemożliwe, bo uratował i te 2 dzieci i tą 15-osobową łódź. Jaką ma pan pewność, że nie zdołałby uratować i jednych, i drugich? Tak jak mówię, decyzję oparłem na wieloletnim doświadczeniu. Dziękuję. Zarządzam postępowanie dowodowe i pouczam oskarżonych o prawie do zadawania pytań przysługiwanym świadkom oraz do składania wyjaśnień co do każdego przeprowadzonego dowodu. Czy oskarżeni zrozumieli treść pouczenia? Tak, zrozumiałem. Skarżony. Proszę wezwać świadka Tomasza Olchę. Sąd wzywa świadka Tomasza Olchę. Pouczam świadka o obowiązku mówienia prawdy, albowiem za składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna. Kara pozbawienia wolności do lat 3. Czy świadek zrozumiał treść pouczenia? Zrozumiał. Proszę o dowód osobisty. Pana godność, ile pan ma lat i jaki jest pana zawód? Tomasz Olcha, mam 38 lat, z wykształcenia jestem informatykiem. Czy był pan karany za składanie fałszywych zeznań? Nie wiem, jakie sądzie. Czy jest pan dla oskarżonego Adama Wójcika lub Michała Pawełka osobą najbliższą w rozumieniu kodeksu karnego? Nie, jestem osobą obcą. Czy strony zgadzają się na przesłuchanie świadka bez przyrzeczenia? Tak. Tak, wysoki sądzie. Tak. W takim razie słucham, co ma pan do powiedzenia? Więc tego dnia razem z Andrzejem spotkaliśmy się z Adamem na plaży. Ledwo go poznałem, bo nie widzieli się 15 lat. Leżał na fotelu plażowym i bacznie kogoś obserwował. Się później okazało, że Wysoki Sądzie pilnował swoich dzieci. Jak widać, niestety nieskutecznie. Dziękuję. Czy są pytania do świadka? Tak, mam. Czy widział pan, aby tego dnia oskarżony Adam Wójcik spożywał alkohol? Tak, ale to były minimalne ilości. Co kilka piw na takiego chłopa. Było gorąco, chciało się pić, to zrozumiałem. Czy
Czy wiadomo panu, żeby oskarżony wcześniej spożywał alkohol? Nie, tak jak wspominałem, nie widzieli się 15 lat. Czy można było wówczas stwierdzić, że oskarżony jest pijany, że nie jest w stanie racjonalnie myśleć i reagować? Nie, skąd? Trochę dziwnie mówił i się zachowywał, ale i zataczał się o nim nie awanturował. Od takie lekkie podpiny. Czy nie zdziwiło pana to, że jak to pan wspomniał, taki chłop już po dwóch piwach zaczął zachowywać się inaczej? No, trochę zdziwiło. Adam zawsze miał mocną głowę. A myślałem, że z wiekiem tak się dzieje, że imię to czeka. Nie miałem jednak czasu się nad tym zastanawiać, bo nagle ludzie zaczęli krzyczeć, że ktoś tonie. Zanim się obejrzałem, Adama już ze mną nie było. Dziękuję. Nie mam więcej pytań. Czy obrona ma jakieś pytania do świadka? Tak, mam, Wysoki Sądzie. Czy kiedy spotkał pan oskarżonego na plaży, był on już pod wpływem alkoholu? Nie, wtedy jeszcze był trzeźwy. Więc kiedy zaczął pić? No, kiedy ja wszedłem. Ale oskarżony nie wiedział, że pana spotka, a jak wszyscy wiemy, w okolicy plaży nie wolno pić alkoholu. Więc dlaczego nikt go nie mógł przed pana przyjściem? No bo on właściwie nie miał sobą alkoholu. Więc jak to się stało i wprawił się w stan odurzenia? To ja pana mówiłem. Mówiłem, że musimy uczcić takie spotkanie. Czy oskarżony chętnie przystał na pana propozycję? Nie, mówił, że nie ma ochoty, że dzieci. Ale znałem go zbyt dobrze przed laty. Wiedziałem, że ma trudności, żeby miał mówić. Tym wiedział, że tak to się skończy, że nikt nie da mi do tego alkoholu. Dziękuję, nie mam pytań. Dziękuję, nie mam pytań. W takim razie dziękuję. Świadek jest wolny. Proszę zabrać swój dowód. Proszę wezwać świadka Anny Cybulę. Świadek Anna Cybula, proszę pana Sarę. Pouczam świadka, iż należy mówić prawdę, albowiem za składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna. Kara pozbawienia wolności do lat 3. Czy świadek zrozumiał treść pouczenia? Tak, zrozumiałam. Proszę pani dowód. Nie posiadam. A czy ma pani przy sobie inny dokument potwierdzający tożsamość? Paszport. Proszę podać. Pani godność? Anna Cybula. Ile ma pani lat? 17. Pani zawód? Nie pracuję, uczę się w liceum. Czy była pani karana za składanie fałszywych zeznań? Nie, nie byłam karana. Czy oskarżony Adam Wójcik lub Michał Pawłowicz zrównał świadka osobą najbliższą? Nie. Czy strony zgadzają się na przesłuchanie świadka bez przyrzeczenia? Tak. Tak, Wysoki Sądzie? Tak. Co jest pani wiadomo w sprawie? Tego dnia, 26 lipca, razem z znajomymi z klasy udaliśmy się łodzią rodziców kolegi na mały rejs. Wszystko było dobrze, aż do momentu, gdy o coś się otarliśmy i łódka zaczęła tonąć. To było straszne. Wszyscy spanikowali, zaczęliśmy krzyczeć, wołać pomocy, ale nikt nie reagował. Jakiś dwóch gości kłóciło się tylko przy brzegu. Na szczęście w porę przybył ratownik. Zdołał uratować nas wszystkich. Gdyby nie on, nie byłoby mnie tu dzisiaj. Jak dobrze, że był wtedy na tym plaży. Czy strony mają pytania do świadka? Czy widziała pani, kto dokładnie kłócił się na brzegu? Może słyszała, o co ci ludzie się kłócili? Niestety nic nie słyszałam. Fale zagłuszyły jakiekolwiek krzyki. Nie potrafię powiedzieć, kto tam był. Było daleko. A ja bardziej przejęłam się tym, że zaraz mogę zginąć. Nie mam więcej pytań. Oskarżony Adam Wójcik zeznał, że oskarżony Michał Polawek ratował ulicę z waszej łodzi, gdyż dostrzegł tam dziewczynę, która mogła mu wydawać się atrakcyjna. Czy po całym zderzeniu zachował się w stosunku do którejś uratowanej w sposób dwuznaczny? W żadnym wypadku. Wykazał się pełnym profesjonalizmem. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Dziękuję, nie mam pytań. Dziękuję, świadek jest wolny. Proszę zabrać swój paszport. Proszę wezwać świadka Barbary Wójcik. Świadek Barbara Wójcik, proszona na salę rozpraw. Proszę panią o dowód osobisty. Pani godność? Nazywam się Barbara Wójcik. Ile ma pani lat? 35. Zawód? Prowadzę dom. Czy była pani karana za składanie fałszywych zeznań? Nie byłam. Czy
Czy jest pani dla oskarżonego Adama Wójcika lub Michała Pawełka osobą najbliższą w rozumieniu kodeksu karnego? Tak, jestem żoną Adama Wójcika. W takim razie na mocy artykułu 182 paragraf 1 przysługuje pani prawo do odmowy składania zeznań. Pouczam świadka, iż należy mówić prawdę, albowiem za składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna. Kara pozbawienia wolności do lat 3. Czy zrozumiała pani treść pouczenia? Tak. Co pani wiadomo w tej sprawie? Wysoki sądzie, ja wciąż nie mogę uwierzyć w to, co się stało. To były moje jedyne dzieci, ukochane. Nie mogę przestać o tym myśleć. Dla matki jest to tragedia, której nie można zapomnieć, nawet mężowi. I nie wiem, jak mógł być tak nieodpowiedzialny. Przecież kocham dzieci. Były dla niego najważniejsze. Myślałam, że nikt im z nim nie grozi, a jednak pomyliłam się. Zabiłeś nasze dzieci. Nigdy cię tego nie wybaczę. Czy strony mają jakieś pytania do świadka? Co pani robiła tego dnia? Zostałam w hotelu. Źle się poczułam i chciałam odpocząć. Mąż powiedział, że zaopiekuje się dziećmi. Przystałam na tę propozycję, bo naprawdę bardzo bolała mi głowa. Czy zdarzało się, że pani mąż nadużywał alkoholu? Owszem, kiedyś tak. Mąż był uzależniony od alkoholu, ale przeszedł terapię. Dziękuję. Nie mam więcej pytań. Czy zdarzało się, aby Oskar zaniedbywał swoje dzieci? Nie. Zawsze dobrze się nimi zajmowałam. Czyli nie bała się pani stawić pod opieką męża? Ale skąd? Odkąd przyszedł terapię, był zerowym ojcem. Jak długo pani mąż już nie pił? Terapię skończył 2 lata temu. Od tamtej pory nie pił wcale. Wiedziałabym, gdyby się napił. Więc czy to możliwe, aby pani mąż napił się tego dnia? Nie wiem. Byłam pewna, że więcej tego nie zrobi. Ale teraz to już sama nie wiem. Nienawidzę go za to, co zrobił. Pił czy nie, nie wiem. Ale wiem, że zostały bez opieki nasze dzieci. Wszystko jego wina. Dziękuję, nie mam pytań. Dziękuję, nie mam pytań. Dziękuję. Świadek jest wolny. Proszę zabrać swój dowód. Wysoki sądzie, czy mogłam zostać na sali? Sąd zezwala na pozostanie świadka Barbary Wójcik na sali. Proszę wezwać świadka Karolinę Sokołowską. Świadek Karolina Sokołowska, proszona na salę. Pouczam świadka, iż należy mówić prawdę, albowiem za składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna. Kara pozbawienia wolności do lat 3. Czy zrozumiał świadek treść pouczenia? Tak, zrozumiałam. Proszę pani dowód osobisty. Pani godność? Karolina Sokołowska. Ile ma pani lat? 38. Pani zawód? Prowadzę własną pieczarnię. Czy była pani karana za składanie fałszywych zeznań? Nie, nie byłam karana. Czy oskarżony Adam Wójcik lub Michał Pawełek są dla świadka osobą najbliższą? Nie. Czy strony zgadzają się na przesłuchanie świadka bez odebrania przyrzeczenia? Wnoszę o odebranie przyrzeczenia od świadka. W takim razie sąd odbierze od pani przyrzeczenie. Proszę wszystkich o powstanie. Proszę powtarzać za mną. Świadomy znaczenia swoich słów i odpowiedzialności przed prawem. Świadomy znaczenia swoich słów i odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówiła szczerą prawdę. Że będę mówiła szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome. Niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome. Dziękuję. Proszę usiąść. Co jest pani wiadome w sprawie? Ja już wiele nie pamiętam, ale podtrzymuję to, co mówiłam na przesłuchaniu. Sąd na podstawie artykułu 391 paragraf 1 odczyta zeznania świadka Karoliny Sokołowskiej złożone w postępowaniu przygotowawczym z karty numer 35 odsłów. Byłam tego dnia na plaży. Na maszcie wisiała czerwona flaga. Skoro nie można się było kąpać w morzu, razem z przyjacielem opalaliśmy się do słoneczka na plaży. Znajdowaliśmy się niedaleko mężczyzny, którego dwie córki utonęły tego dnia. Od początku się nimi nie zajmował. Przejęty był rozmową z kolegą. Dzieci weszły do wody, mimo że ratownik upominał, by tego nie robiły. Gdyby ludzie nie zaczęli krzyczeć, ojciec tych dzieci nawet by nie zauważył, że jego dzieci są tak daleko od brzegu, że się topią.
Czy podtrzymuje Pani złożone w postępowaniu przygotowawczym zeznania? Tak, podtrzymuję. Czy są pytania do świadka? Dziękuję. Dziękuję, nie mam pytań. Dziękuję. Dziękuję. Świadek jest wolny. Proszę zabrać swój dowód. Czy strony nie zgłaszają sprzeciwu wobec odczytania zeznań Andrzeja Guzika złożonych w postępowaniu przygotowawczym, ponieważ w odniesieniu do tego świadka zachodzi długotrwała przeszkoda w rozumieniu artykułu 391, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego? Nie zgłaszam sprzeciwu. Nie, wysoki sędzia. Nie zgłaszam sprzeciwu. Zeznania Andrzeja Guzika odczytane z karty numer 44. Tego dnia, czyli 26 lipca 2015 roku, spotkałem na plaży w Mielnie moich dwóch kumpli ze studiów. Najpierw Tomka, potem Adama. W młodzieńczych latach dużo imprezowaliśmy. Adam był z córkami. Ucieszyłem się na to spotkanie. Okazało się, że Tomek miał kilka piwek i postanowiliśmy uczcić taką okazję. Adam nie przedstawił nam swoich pociech, bo bawiły się niedaleko wody. Sam nie mam dzieci, dlatego też nie patrzyłem w ich stronę. Nie bardzo mnie interesowały. Zaczęliśmy wspominać stare czasy. Nagle usłyszeliśmy krzyki. Adam podbiegł do brzegu i próbował odsumować łódź. Okazało się, że to jego dzieci się topią. Zauważyłem też, że w tym czasie na dno szła łódź, w której było kilka osób. Nie widziałem dokładnie ile. Kiedy odwróciłem się za siebie, zobaczyłem leżącego Adama. Nie wiedziałem, co mu się stało. Widziałem też ratownika, który wypłynął na morze. Zbiegło się dużo ludzi. Potem dowiedziałem się, że córki Adama utonęły. Ogromna tragedia. Tak jak mówiłem, nie mam dzieci, ale i nie chcę wiedzieć, co czuję. Czy strony wnoszą o uzupełnienie materiału dowodowego? Wnoszę o przesłanie protokołu tej rozprawy do prokuratury w celu rozważenia skierowania wniosku o ukaranie Michała Pawełka za czyn z artykułu 106 stanowiący wykroczenie. Sąd postanowił uwzględnić wniosek prokuratora. Sąd uznaje za ujawnione dowody zgromadzone w sprawie. Sąd zamyka przewód sądowy i oddaje głos stronom. Wysoki sądzie, zebrane dowody w postaci zeznań świadków jasno wskazują, że oskarżony w znacznej mierze przyczynił się do tego, że dwójka jego małoletnich dzieci utonęła. I jak to się stało? Obecny na sali Adam Wójcik nie dopełnił obowiązkowi, jakim była opieka nad nimi. Jako ojciec był gwarantem wobec swoich dzieci, co jasno stanowi o tym, że powinien przekładać ich dobro i bezpieczeństwo ponad wszystko inne. Tymczasem, co zrobił oskarżony? W momencie, kiedy dzieci weszły do wody, powinien je cały czas obserwować. Wysoki sądzie, Adam Wójcik, wiedząc, że jego dzieci znajdują się w miejscu, gdzie nie powinno ich być w tym czasie, nie tylko nie zwracał na nie uwagi, ale spożywał alkohol. I żadnym tłumaczeniem nie może być fakt, iż była to niewielka dawka w towarzystwie kolegów. Adam Wójcik był uzależniony od alkoholu. A człowiek uzależniony, mimo że może być całkowicie wyleczony, nawet na najmniejszą ilość alkoholu, może zareagować wielorako. Wobec tego, mając pod opieką dzieci, nie powinien nawet spoglądać na piwo, które raczył się później z kolegami. Wysoki sądzie, ojciec to osoba, której ufa się bezgranicznie. To rodzic, w którym dzieci zawsze mogą znaleźć wsparcie i czuć się przy nim bezpiecznie. To osoba, która dla dziecka jest autorytetem. Dzieci Adama Wójcika żyły w takim samym przeświadczeniu. Żyły w przekonaniu, że zawsze mogą liczyć na tatę. I można przypuszczać, że tamtego feralnego dnia także wchodziły do wody z myślą, że tato stoi przy brzegu, więc nic złego im się nie stanie. Co się jednak wydarzyło? Adam Wójcik zawiódł, wskutek czego dwoje małoletnich niewinnych dzieci straciło życie przez zaniedbanie, bezmyślność i brak uwagi swojego ojca. Myślę, że niczego więcej nie muszę dodawać. Wobec powyższego wnioskuję o uznanie Adama Wójcika winnego popełniania zarzucanego mu przestępstwa. To jest o czyn z artykułu 155 Kodeksu Karnego oraz 160 paragraf 2 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 2 Kodeksu Karnego i wymierzeniem mu kary w wysokości 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 3.
Wysoki sądzie, mój klient doznał niepowetowanej szkody. Najgorsza z możliwych kar została mu już wymierzona. Strata dzieci to dla rodzica największa katorga. Adam Wójcik nie podejrzewał nawet, że wyjście z ukochanymi dziećmi na plażę może skończyć się takim koszmarem. To była chwila nieuwagi, chwila rozmowy. Przecież na plaży był doświadczony ratownik. Dzieci miały budować zamki z piasku. Tu miał być udany wakacyjny dzień. Niestety okazał się tym najgorszym. Wysoki sądzie, te dzieci mogły żyć, gdyby tylko ratownik, który był gwarantem bezpieczeństwa, zechciał je ratować, a nie obezwładnił ich ojca poprzez uderzenie go wiosłem w głowę tylko dlatego, że chciał ruszyć na pomoc swoim dzieciom. Mój klient tego dnia spożył alkohol. Stąd też jego zdolność rozpoznania rzeczywistości lub kierowanie swoim postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona. Stąd też proszę sąd o nadzwyczajne złagodzenie kary. To jest artykuł 31, paragraf 2 kodeksu karnego. Najsurowszą z możliwych kar Adam Wójcik już otrzymał. Utracił swoje jedyne dzieci, dla których, jak usłyszeliśmy tutaj na sali, był kochającym i wzorowym ojcem. Wysoki sądzie, proszę o uniewinnienie mojego klienta. O co wnosi oskarżony Adam Wójcik? Ja już o nic nie proszę. Straciłem wszystko, co było dla mnie ważne. Możecie mnie zamknąć. Baśka, przepraszam. Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie dał podstaw do uznania, iż oskarżony dopuścił się zarzuconego mu aktem oskarżenia czynu. Wysoki sądzie, mój klient jest doświadczonym ratownikiem, który uratował niejedno ludzkie życie. Dzisiaj również dzięki niemu żyje 15 osób. Oczywiście ubolewa nad śmiercią dwójki dzieci, natomiast nie miał już szans, żeby ich uratować. Na pomoc dla nich było już za późno. Grupa 15 osób, jak wielokrotnie zaznaczał, była dużo bliżej. Wiedział, że są szanse, żeby ich uratować. Michał Pawełek działał w stanie wyższej konieczności, co ustawodawca określa jako artykuł 26, paragraf 1 kodeksu karnego. On nie odmówił pomocy, on z narażeniem własnego życia ratował inne dobro chronione, które wiedział, że ma szansę ocalić. Wysoki sądzie, Michał Pawełek chciał odepchnąć oskarżonego Adama Wójcika, ponieważ ten uniemożliwiał mu rozpoczęcie akcji ratowniczej. Między nimi doszło do szamotaniny. Mój klient, wysoki sądzie, nie pamięta nawet momentu, w którym to się stało. To był ułamek sekundy. Zamiarem Michała Pawełka nie było uderzenie wiosłem Adama Wójcika, a jedynie jego odepchnięcie od jedynej sprawnej łodzi. Gdyby tego nie zrobił, nie zdążyłby uratować 15 ludzkich istnień. Wysoki sądzie, wnoszę o uniewinnienie mojego klienta. O co wnosi oskarżony Michał Pawełek? Wysoki sądzie, wnoszę jak mój obrońca, wnoszę uniewinnienie. Ubolewam nad tym, że w miejscu, w którym sprawowałem nadzór, wydarzyła się taka tragedia. Gdybym tylko wiedział, co się stanie, za wszelką cenę zatrzymałbym te dziewczynki przy brzegu. Ale wysoki sądzie, nie byłem w stanie pilnować całej plaży. Bardzo mi przykro i składam wyrazy współczucia dla rodziców. Proszę o uniewinnienie, dziękuję. Dziękuję. Sąd uda się teraz na naradę. Proszę wszystkich o opuszczenie sali. Wyrok zostanie ogłoszony po przerwie. Proszę wszystkich o powstanie. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Sąd rejonowy w Koszalinie w składzie tu obecnym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu dzisiejszym sprawy karnej oskarżonych Adama Wójcika, urodzonego 15 września 1978 roku w Rzeszowie, oskarżonego o to, że w dniu 26 lipca 2015 roku w miejscowości Mielno, pomimo ciążącego na nim obowiązku opieki nad małoletnimi córkami Kasią i Zosią, znajdując się pod wpływem alkoholu, nie zapobiegł ich samodzielnemu wejściu do morza, mimo zawieszonej czerwonej flagi zabraniającej wejścia do wody, w następstwie czego małoletnie utonęły. To jest o przestępstwo z artykułu 160 paragraf 2 kodeksu karnego i artykułu 155 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego oraz Michała Pawełka, urodzonego 28 lutego 1980 roku w Kołobrzegu, oskarżonego o to, że w dniu 26 lipca 2015 roku w miejscowości Mielno poprzez uderzenie wiosłem w głowę Adama Wójcika spowodował naruszenie czynności narządu ciała w postaci wstrząsu mózgu na czas powyżej 7 dni trwający. To jest artykuł 157 paragraf 1 kodeksu karnego.
Oskarżonego również o to, że w czasie i miejscu opisanym jak w punkcie pierwszym, wykonując zawód ratownika, nie udzielił pomocy wbrew ciążącemu na nim szczególnemu obowiązki uratowania Kasi i Zosi, Wójcik, w położeniu grożącym bezpośredniemu niebezpieczeństwu utraty życia w sytuacji, gdy tonęły one w morzu, w następstwie czego małoletnie utonęły. To jest czyn z artykułu 160 paragraf 2 w związku z artykułem 2 kodeksu karnego i artykuł 155 w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego. W punkcie pierwszym na podstawie ujawnionego materiału dowodowego sąd uznaje oskarżonego Adama Wójcika winnego zarzucanego mu czynu i skazuje go na karę 1 roku pozbawienia wolności. Na podstawie artykułu 69 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego i artykułu 70 paragraf 1 kodeksu karnego sąd warunkowo zawiesza oskarżonemu Adamowi Wójcikowi wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres próby 3 lat. W punkcie drugim, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego co do oskarżonego Michała Pawełka sąd uniewinnia go od zarzucanego mu czynu. W punkcie trzecim, na podstawie artykułu 624 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego i artykułu 17 ustępu 1 i 2 ustawy o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego Adama Wójcika w całości od obowiązku uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, w tym opłat. W punkcie czwartym, na podstawie artykułu 632 paragraf 2 Kodeksu Postępowania Karnego zasądza od Skarbu Państwa na rzecz oskarżonego Michała Pawełka koszty obrony w kwocie 360 zł. Proszę usiąść. Sąd przedstawi ustne motywy wyroku. Sąd nie ma wątpliwości, że to ojciec małoletnich, oskarżony Adam Wójcik, był dla nich gwarantem bezpieczeństwa podczas wejścia na plażę. Dzieci nie są w stanie samodzielnie ocenić ryzyka oraz możliwych konsekwencji podjętych zachowań. Od tego jesteśmy my, rodzice. W tej sprawie niestety jednak tak się nie stało. Oskarżony Adam Wójcik wykazał się rażącą nieodpowiedzialnością, zostawiając swoje małoletnie córki same sobie. W tym czasie spożywał alkohol, powodując tym ograniczenie swojego postrzegania rzeczywistości i bezpieczeństwa. Zeznania świadków w tej kwestii nie budzą wątpliwości, są spójne. Sam oskarżony przyznaje się do tego, że w trakcie opieki nad małoletnimi był pod wpływem alkoholu. Jak dzieci w tym wieku mogły przewidzieć, jakie ogromne niebezpieczeństwo na nie czyha? Zaniechanie ojca doprowadziło do ogromnej tragedii. Jednak zeznań świadka Barbary Wójcik dowiedzieliśmy się, że oskarżony do tej pory był wzorowym ojcem. Nie dochodziło do żadnych zaniedbań z jego strony w stosunku do małoletnich. Oskarżony nie był wcześniej karany. Dlatego też sąd postanowił warunkowo zawiesić karę pozbawienia wolności. Co do oskarżonego Michała Pawełka, sąd po analizie zeznań świadków stwierdził, że nie miał on fizycznej możliwości uratowania dwóch grup tonących w jednym czasie. Uderzając oskarżonego Adama Wójcika, nie miał zamiaru powodować u niego uszczerbku na zdrowiu. Chciał go zatrzymać przed zajęciem jedynej łodzi, która była do dyspozycji. Poza tym stan trzeźwości oskarżonego Wójcika mógł doprowadzić do tego, że nie zdążyłby on uratować nawet swoich dzieci. Organizm człowieka po spożyciu alkoholu jest mniej wydajny. Ruchy są mniej skoordynowane. W ocenie sądu Michał Pawełek dokonał słusznej decyzji. Powyższy wyrok jest wyrokiem nieprawomocnym. Przysługuje od niego apelacja. Aby ją wnieść, należy w terminie dni 7 złożyć pisemny wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie i doręczenie go wraz z odpisem wyroku, a następnie w terminie dni 14 od daty otrzymania przedmiotowego wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem sporządzić pisemną apelację do Sądu Okręgowego w Koszalinie za pośrednictwem tego sądu. Dziękuję Państwu.